Polacy zostali poinformowani o ważnej wiadomości. Premier Mateusz Morawiecki wprowadził właśnie stan alarmowy drugiego stopnia dla całego kraju. Z jakiego powodu Polacy są zagrożeni? Polacy muszą przygotować się na potencjalne niebezpieczeństwo, które może pojawić się w kraju. W związku z tym, premier Mateusz Morawiecki wprowadził na terenie całego kraju stan alarmowy drugiego stopnia. Polacy zostali poinformowani o zagrożeniu. Premier Mateusz Morawiecki podjął ważną decyzję. Polacy muszą przygotować się na to, że od dziś wprowadzony zostanie stan alarmowy drugiego stopnia Bravo na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy Alfa i Alfa CRP na terenie całej Polski. W związku z nadchodzącymi obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau premier Morawiecki informuje o wprowadzeniu alarmów antyterrorystycznych. Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, można przeczytać ostrzeżenie na stronie MSWiA. Od kiedy obowiązuje alarm drugiego stopnia? Zgodnie ze słowami premiera stan alarmowy będzie obowiązywał od czwartku 23 stycznia aż do środy 29 stycznia, do godziny 23:59. Polacy już wcześniej byli informowani o wprowadzeniu alarmów antyterrorystycznych zawsze kiedy w Polsce organizowane są wydarzenia międzynarodowe, na terenie kraju wprowadzane są alarmy antyterrorystyczne, które mają na celu ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa. W przypadku takich alarmów, obywatele, a także służby porządkowe i administracyjne zobligowani są do zachowania szczególnej ostrożności. W przypadku pojawienia się nietypowej sytuacji każdy z nas ma w obowiązku poinformować służby o potencjalnym zagrożeniu. Dla mieszkańców kraju wprowadzenie alarmu może wiązać się z dodatkowymi kontrolami w komunikacji miejskiej czy na ulicach kraju. Dzisiaj grzeje, 1. Najpiękniejsza pani pilot na całym świecie. Internauci za nią szaleją, wygląda nieziemsko 2. Dramat żony Pawła Królikowskiego. Non-stop jest przy jego łóżku, sytuacja jest niezwykle trudna. Tak ważne obchody, którymi są uroczystości związane z 75. rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, mogą być czasem, kiedy w Polsce pojawi się wielu turystów, a także głów państw, które wezmą udział w oficjalnych uroczystościach. Najlepsze newsy dnia, źródło, Onet. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.